13 grudnia to dzień śmierci podpułkownika dyplomowanego Waleriana Tewzadze. Pan pułkownik zmarł w roku 1985, więc dzisiaj przypada równo 30. rocznica śmierci. Pułkownik Walerian Tewzadze to gruziński oficer kontraktowy w Wojsku Polskim w II Rzeczpospolitej. W 1939 roku dowódca Północnego Odcinka Obrony Warszawy w trakcie kampanii wrześniowej za tę obronę, w trakcie której pięciokrotnie zmieniał miejsce dowodzenia w związku z tym, że jego punkt postoju był cały czas bombardowany. Pułkownik został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie, ukrywając się przed Sowietami, zniknął z centralnej Polski. Jako Walery Krzyżanowski zameldował się 15 listopada 1945 roku właśnie tutaj w urzędzie w Dzierżoniowie, wtedy jeszcze w Rychbachu. W Dzierżoniowie zameldował się formalnie razem z siostrą, która w rzeczywistości była jego żoną, jednak dokumenty i cała ta konspiracyjna otoczka powodowała, że przedstawiał ją wszystkim jako swoją siostrę. Pułkownik w Dzierżoniowie żył 40 lat, w tym czasie pracował w zakładach 22 lipca, a już na emeryturze był przez 3 lata drugim w historii prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Przypuszczam, że być może wojskowe doświadczenia ze spółdzielczości z Rembertowa spowodowały, że wiedzą na temat spółdzielczości ogólnie dysponował. Był też pułkownik zasłużoną postacią w czasie krótkiej niepodległości Gruzji w latach 1918-1921. Był tam oficerem sztabu głównego, zajmował się po części wywiadem na terenie Abchazji. Naprawdę życiorys na barwny, fascynujący film. Dzisiaj po raz kolejny staramy się przypominać jego sylwetkę przy okazji właśnie 30. rocznicy jego śmierci. Grobem pułkownika na cmentarzu parafialnym opiekuje się Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty. Ten rok jest taki rzeczywiście jubileuszowy i nie przez przypadek grup pułkownika odwiedzało w tym roku sporo Gruzinów. Gruzińscy nauczyciele, zespół wokalny z Gruzji. Ten dzisiejszy dzień jest jakby takim zwieńczeniem roku Waleriana Tewzadze, jak my sami ten rok nazwaliśmy. Na grobie pułkownika znajduje się bardzo wymowne zdanie, fragment jego testamentu. Napisane jest na grobie, że jako Gruzin chciałby być pochowany w Gruzji, ale jest dumny, że będzie pochowany w ziemi dzielnego i szlachetnego narodu polskiego. Piękne zdanie, które dzisiaj jakby rzadko się słyszy, zdania o podobnym wydźwięku. Myślę, że to powinno się zmienić, a pułkownik Tewzadze może być wzorem patrioty nie tylko gruzińskiego, ale i polskiego. Oczywiście, że Dzierżoniów pamięta dzisiaj 30. rocznica śmierci Waleriana Tewzadze, bohatera Polski. My szczególnie powinniśmy pamiętać o bohaterach, którzy pochodzą z Dzierżoniowa, wywodzą się, mieszkali tutaj. Dlatego z wielką przyjemnością dzisiaj uczestniczymy w tych uroczystościach. Jak mogliście Państwo zobaczyć, rondo gruzińskie dzisiaj także przystrojone flagami Gruzji. Pamiętamy, jest takie powiedzenie staropolskie, które mówi, że ludzie do tej pory żyją, dopóki ich się pamięta. My obiecujemy, że będziemy pamiętać, a szczególnie o bohaterach i o naszym bohaterze tutaj z Dzierżoniowa, Walerim Tewzadze.